własnej grupy. A w Bundestagu pan Schirmbeck gości tutaj na zaproszenie pana Ryszarda Galli, który jest posłem z ramienia mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie, wiceprzewodniczącym komisji grupy bilateralnej polsko-niemieckiej. Na konferencji gościmy także tutaj gospodarza tego budynku, pana Arnolda Czecha, prezesa Fundacji Rozwoju Śląska, oczywiście pana Petera Eka, który jest konsulem RFN w Opolu, pana przewodniczącego Norberta Rasza, przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, a tłumaczem podczas dzisiejszej konferencji będzie pan Leonard Malharczyk. Z radością wracałem dzisiaj w nocy z Warszawy, ponieważ wiedziałem, że mój kolega poseł Schirmbeck, przewodniczący grupy bilateralnej polsko-niemieckiej, będzie gościł w Opolu. Co prawda to nie jest pierwsza wizyta na terenie Śląska, ale tak naprawdę w województwie opolskim jest to pierwsza wizyta, którą od kilku miesięcy wspólnie ten termin ustalaliśmy. I grüße heute, wenn ich heute Nacht aus Warschau zurückgekehrt, indem ich wusste, dass ich heute... Będziemy mieli spotkanie z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w województwie opolskim i w Polsce, gdzie chcielibyśmy przez dwie godziny porozmawiać o problemach, jakie występują w środowisku mniejszości. Na pewno będziemy rozmawiali także o pracach okrągłego stołu, o którym razem z panem posłem już rozmawialiśmy także na posiedzeniu plenarnym naszych grup w Warszawie. Bin sehr gerne nach hier gekommen. In der Tat ist es so, dass ich im Gebiet Oppeln das erste Mal bin. Aber gedanklich war ich schon sehr, sehr häufig hier. In meiner Heimatgemeinde hatten wir 40 Jahre einen Verwaltungschef. Opolskiego i rzeczywiście zgadza się, że jestem tutaj po raz pierwszy, ale muszę się przyznać, że myślami byłem tutaj bardzo często. Ten pobyt jest w gminie również związany, że przez 40 lat w gminie, w której mieszkam, szefem tej gminy był pan Kurt Schittler, a jak państwo wiecie, gmina ta również ma partnerstwo z gminą Kąbrachcice. Okazuje się, że również syn od pana Georga jest politykiem komunalnym, dlatego też wypadało się tu pojawić. Wielokrotnie mówiliśmy na ten temat w Warszawie, otrzymałem zaproszenie, dlatego też w końcu stwierdziłem, to najwyższa pora, żeby się tutaj pojawić. Informieren, schneller gemeinsam etwas machen, als wenn es eine Sprachbarriere gibt. Ludzie, którzy porozumieją się wspólnym jednym językiem, są w stanie w tym swoim własnym środowisku, w obszarze kulturalnym, kulturowym, gospodarczym, politycznym, dużo szybciej coś załatwić w momencie, kiedy dany język dzieli. Deshalb interessiert mich, wie das im Einzelnen hier läuft, was im Einzelnen hier gemacht wird, aber daraus gibt es ja dann vielleicht auch Überlegungen, wie man gemeinsam weiter steuern kann, das eine oder andere auch dazu verbessern. I dlatego patrzę, analizuję, w jaki sposób tutaj ten język w tym regionie jest wykorzystywany, w jaki sposób on stara się właśnie łączyć i w jaki sposób możemy go we wspólnym interesie wykorzystać. Man hat mir eben sehr eindrucksvoll dargelegt, welche Bedeutung hier die Landwirtschaft mit der Ernährungswirtschaft spielt in dieser Region. Pokazano mi przed chwileczką w ramach spotkania, w jaki sposób fantastyczne rolnictwo z przetwarzaniem produktów rolnych tutaj w tym regionie współpracują z tym. Ich komme aus einer Region, wenn Sie so wollen, im großen Gebiet Osnabrück, so etwa 150 Kilometer um Osnabrück herum, gibt es, ich behaupte das mal so, die modernste Landwirtschaft dieser Welt. Pochodzę z regionu wokół Osnabrück, około 150 Kilometrów wokół tego miasta, gdzie pozwolę sobie powiedzieć, że chyba jest jedno z najbardziej nowoczesnych rolnictw Niemczech. Und da ist es ja naheliegend, dass man überlegt, welche Anknüpfungspunkte gibt es da. Welche Ideen und Ausbildungskapazitäten können Polen sich da zugutekommen lassen und welche Investitionsmöglichkeit gibt es? Ich werde morgen bei der Firma Schockemöhle sein, die hier als Speditionsunternehmen auftritt, die aber in Wirklichkeit in Deutschland das Agrarunternehmen überhaupt ist. I dlatego wydaje mi się, z tego punktu widzenia, o którym Państwu mówiłem, wskazane by było, byśmy rzeczywiście starali się poszukać możliwości podpatrzenia, w jaki sposób w naszym regionie pewne rzeczy w obszarze kształcenia rolników, czy też rozwoju gospodarczego, przetwórstwa funkcjonują. I chętnie tu postarali się również przekazać te impulsy w ten rejon. W jutrzejszym dniu będę miał możliwość odwiedzenia jednej z największych firm spedycyjnych, która tu jako firma spedycyjna w tym regionie funkcjonuje w województwie polskim, firma Schockemöhle, która na dobrą sprawę w Niemczech jest jedną z największych firm z przetwórstwa rolniczego.